Kiedy życie cię oszukało? Flash. Bez ściemy. Rockstar szykuje pierwszą łatkę do Red Dead Online. Ma ona pojawić się w tym tygodniu. Celem dla aktualizacji będzie naprawienie błędów, które wyrzucają użytkowników z serwerów oraz zrównoważenie ekonomii. Firma chce nagradzać graczy za aktywności w bardziej sensowny sposób. Gracze narzekali m.in. na to, że ceny w trybie online są zdecydowanie zbyt wysokie. What's left is chaos and cruelty. Overkill's The Walking Dead to gra, która miała zachwycać miliony, ale tak się nie stało. Studio odpowiedzialne za tytuł, czyli Starbreeze oraz Overkill Software, jest w trudnej sytuacji. Producent wystąpił do sztokholmskiego sądu okręgowego z wnioskiem o odbudowę w związku z grożącym jej bankructwem. Gwoździem do trumny okazała się także zapowiedź własnych gogli VR. Poza swoimi grami, Starbreeze miało wydać Psychonauts 2 czy System Shock 3. Firma THQ Nordic, która wydała niedawno Darksiders 3, przygarnęła pod swoje skrzydła kolejną markę. Po Kingdoms of Amalur czy Alone in the Dark, producent zdobył prawa do Carmageddona, czyli prawdopodobnie najbrutalniejszych wyścigów w historii. Niestety nie wiemy, czy THQ Nordic planuje stworzyć nową odsłonę. Ostatnią grą z serii był Carmageddon Reincarnation, wydany później jako Carmageddon Max Damage. Wiecie, że jest taka impreza jak MechCon? Na tym pięknym wydarzeniu poznaliśmy datę premiery gry MechWarrior 5 Mercenaries. Niestety poczekamy na nią troszkę dłużej niż można było sądzić. Według studia Piranha Games gra wyjdzie dopiero 10 września 2019 roku. Prace się przeciągają, ale wygląda to nieźle. Na MechConie pokazano m.in. tryb kooperacji oraz nowe materiały wideo. Today we're about to launch a new operation as part of the Warlord's Protocol. Our mission is to take over the island of Malden and kick out any CSAT presence. W Armie 3 pojawił się nowy tryb rozgrywki sieciowej nazwany Warlords. W nim dwie drużyny zaczynają po różnych częściach mapy i muszą podbijać sektory, by zaplanować szturm na bazę przeciwnika. Za punkty dowodzenia frakcje mogą kupować pojazdy, broń czy wzywać posiłki prowadzone przez sztuczną inteligencję. Patch przyniósł też poprawki i 5 nowych postaci. The better you do on the battlefield, the more support we can expect from the higher ups. The pilot is the true dominant force. Fani Gwiezdnych Wojen, którzy nie jarają się trybem multiplayer, z wyczekiwaniem wypatrują Star Wars Jedi Fallen Order, czyli gry tworzonej przez studio Respawn Entertainment. W sieci pojawiły się plotki na temat tytułu. Podobno ma on się pojawić w listopadzie 2019 roku i prezentować fabułę osadzoną na 5 lat po wydarzeniach z Zemsty Sithów. Bohaterem będzie padawan imieniem Cal, który uniknął czystki Jedi. Mentorką dla chłopaka miałaby być kobieta imieniem Ceres. Podobno na naszej drodze spotkamy m.in. postacie z komiksów oraz serialu Rebelianci. W tle oglądacie Titanfall 2, wcześniejszą grę studia Respawn. Pilots fight differently. Z ostatniej chwili Bethesda dostarczy płócienne torby, które w edycjach kolekcjonerskich Fallouta 76 początkowo zastąpiono plastikowymi odpowiednikami. Ach, ten cudowny świat gier.